Kolego, wczoraj byś też się spompował, wierz mi. Ty, no jak się wyrobimy, to chcę zajechać z chłopakami. To się tam, wiesz, przelecimy się tym. O, ty o której na prom wyjeżdżasz? 19. No dobra, to może jakoś tam, wiesz, wyjedziemy chwilę szybciej, żeby do was zajechać. Taki mam plan. Dobra, dzwonimy się. No heja. Zgaduję, Bartek z Marzyk. No tak, tak, tak. Tak, jesteście... Blisko chyba, to znaczy tak. Nawet kumplujemy jako się. Kumple, nie wiem, czy można już mówić o przyjaźni też? Myślę, czy? Że tak. Myślę, bo i tam tak. Wiem, że wspólne wypady sobie robicie. Tak. I to dobrze wygląda. Drodzy Państwo, my tak sobie tutaj rozmawiamy na Jancarzu w Gorzowie, a ja przy okazji chciałbym, i tak zastanawiam się od dłuższego czasu, że jeżeli władze FIM-u, władze Polskiego Związku Motorowego, kierownictwo Discovery jeszcze zastanawiają się, komu przydzielić dziką kartę na turniej czerwcowy w Gorzowie, turniej Speedway Grand Prix, to ja podpowiadam, mam swojego kandydata faworyta i to za dobry wynik sportowy, za pracowitość, za otwartość, za całokształt, za kontakt z kibicem, za kontakt z dziennikarzami. I nie mówię tego dlatego, że jest dzisiaj moim gościem. Szymon Woźniak byłby najlepszy, nie ma lepszego w Gorzowie do dzikiej karty na gorzowski turniej. Bierzesz, gdyby taka propozycja padła? No oczywiście, że tak. Biorę w ciemno. Bardzo dziękuję za taką rekomendację i nie spodziewałem się takiego otwarcia naszej rozmowy. Bardzo mi miło. No rozmowę otworzył nam troszeczkę już telefon od kolegi, przyjaciela, kumpla z żużlowego toru, nie byle kogo, mistrz świata. Wy już dawno jesteście chyba takimi funflami na dobre i na złe. Mówię tutaj o Bartku z Marzliku. No tak, właśnie przed chwilą dzwonił, już się pytał, kiedy zajadę na kawę w drodze na prom. Zobaczymy, jak się uda, to podjadę. No tak, a z Bartkiem znamy się tak naprawdę od najmłodszych lat i pierwsze kroki, które stawiałem na mini torze żużlowym, to tak naprawdę stawiałem je u boku właśnie Bartka i znamy się od wielu lat, tak naprawdę chyba poznałem Bartka, kiedy Bartek miał 8, a ja 10 lat, także no można powiedzieć, że znamy się 20 lat już. Szymon, ty pochodzisz z Tucholi. W Tucholi inne zajawki sportowe istniały wtedy, czy ty od razu byłeś sfokusowany na motoryzację, motorsport, mini żużel, czy jednak może piłka nożna, tucholanka, to chyba też kiedyś kręglarstwo, może jeszcze? Tak, tutaj mnie pan zaskoczył, ale rzeczywiście kojarzę, że w Lesznie chyba też kręgle są dosyć popularnym sportem, podobnie jak w Tucholi. Jeżeli można by wytypować taki sport, który w Tucholi jest najpopularniejszy i taki najbardziej lokalny, to na pewno zdecydowanie właśnie kręgle, te prawdziwe właśnie, nie bowling, a te kręgle klasyczne na sznurkach. Teraz już mało kto w ogóle o istnieniu tych prawdziwych kręgli wie i każdy na bowling mówi kręgle, ale tacy no, ludzie jak Tucholanie czy Leszczynianie wiedzą dokładnie, co to kręgle i na pewno w Tucholi ten sport jest najbardziej popularny, ale wracając do pytania, no u mnie nie było zastanawiania, raczej motoryzacja, motorsport, żużel od najmłodszych lat był w moim sercu zakorzeniony, pomimo tego, że mój tata przez wiele lat właśnie notabene kręgielnią się zajmował, kręgielnię tucholską przez wiele, wiele lat serwisował i często mnie zabierał na kręgle. On tam naprawiał, regulował, a ja jako dziecko mogłem trochę pokulać, poćwiczyć i pomagałem mu w naprawie. Dobry byłeś? Całkiem niezły, jak na tą niewielką liczbę jakby treningów czy oddanych rzutów. Nawet wystąpiłem, pamiętam, w jakichś zawodach i poszło mi naprawdę nieźle. Fajny jest to sport, fajna zajawka, miło to wspominam. Motorsport, motoryzacja, ty trafiłeś do mini żużla. Jak daleko miałeś na najbliższy jakiś tor, żeby trochę poćwiczyć? Gdzie zobaczyłeś po raz pierwszy motocykle w wydaniu dzieci? Bo miałeś ile? 10, 12 lat? Wtedy 7. Przełomowym momentem było wybudowanie przez grupę sympatyków sportu żużlowego, a głównie pana Adama Wielewskiego z Tucholi, właśnie mini toru żużlowego koło Tucholi.
I tam synowie po prostu tych sympatyków, którzy ten tor wybudowali, zaczęli swoje treningi, złapali taką zajawkę i ja jako już wtedy no chłopak totalnie zakochany w żużlu, pomimo tego, że nigdy tego sportu wtedy jeszcze nie widziałem na żywo, po prostu zakochałem się w tym sporcie na podstawie tego, co widziałem w telewizji, słuchałem w radio, oglądałem gazety zawsze od ostatniej strony, bo tam były zdjęcia żużlowców. Jeździłem na treningi starszych kolegów oglądać, jak sobie radzą, poczuć ten zapach specyficzny dla naszej dyscypliny. No i w pewnym momencie ktoś tam powiedział, chcesz to spróbuj, masz tutaj motocykl. Jeździł tam też jeden młody chłopak na małym przerobionym, przerobionej takiej WS-ce, można powiedzieć, na potrzeby sportu żużlowego. I przejechałem się wtedy, spróbowałem pierwszy raz swoich sił i tak zostało do dnia dzisiejszego. A w rodzinie jakieś tradycje takie sportowe, rodzeństwo, rodzice gdzieś tam w sporcie oprócz tej kręgielni? Mama biegała w biegach długodystansowych, przełajowych, ale to wiadomo, za lat swojej młodości, a prócz tego raczej nie. Raczej przecierałem ten szlak jako sportowiec w rodzinie, a tym bardziej jeżeli mowa o sporcie motorowym. A kogo spotykałeś z zawodników obecnych na tych mini torach wtedy, gdy byliście nastolatkami? Już wiemy, że Bartka z Marzlika. Kogoś jeszcze? Takie nazwiska, które najszybciej przychodzą mi do głowy, które teraz mogą być kojarzone przez kibiców. Jeżeli mowa o polskich zawodnikach, to wiadomo, Bartek Zmarzlik, Adrian Cyfer, Kamil Cieślar. Nie chciałbym tutaj teraz nikogo pominąć, bo tych chłopaków się przez minitory trochę przywinęło. Ciężko mi będzie tak tutaj nikogo nie pominąć, za co od razu przepraszam, ale jest dosyć spora grupa tych zawodników, którzy mimo wszystko swoje pierwsze kroki na minitorach stawiali. A jeżeli chodzi o zagranicznych zawodników, to na pewno Mikkel Mikkelsen, Michael Jepsen-Jensen i tak naprawdę większość tych Skandynawów mimo wszystko stawiała swoje kroki na mini żużlu. Także myślę, że 80% Szwedów, Duńczyków, wszystkich, których mamy okazję teraz podziwiać na żużlu, to stawiali swoje pierwsze kroki w mini żużlu, bo tam ten mini żużel był o wiele bardziej popularny niż w Polsce. Najbliżej z Tucholi było do żużlowej Bydgoszczy, zgadza się? Powiedzmy, że taki sam dystans do Bydgoszczy i do Grudziądza, ale mimo wszystko jakoś, no przez to, że Grudziądz była bardziej topowa wtedy. Tak, Grudziądz przeżywał wtedy, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, Grudziądz przeżywał bardzo trudne chwile. Tak naprawdę walczyli o przetrwanie i no jednak te mecze Polonii Bydgoszcz były transmitowane na żywo w radiu i zawsze wtedy jeździł też Polonii Bydgoszcz Tomasz Golob. No nie ma się co dziwić, że jakby to serce, pomimo tego, że lokalizacyjnie po środku, no to jednak było związane od samego początku z Polonią Bydgoszcz. Chociaż na treningi oglądać jeździłem oglądać treningi starszych kolegów zarówno do Grudziądza, jak i do Bydgoszczy. No tak troszeczkę może wątek humorystyczny, bo pamiętam sytuację, to teraz już jest sprostowane, jak to w Bydgoszczy swego czasu przypisali Jackowi Woźniakowi, że synem jest Szymon Woźniak. Co na to twoi rodzice? To wywołało śmierć? Czy troszeczkę jakąś dezorientację wśród kibiców? Jak ty to odbierałeś? Pamiętasz takie sytuacje? Tak, oczywiście. Były śmieszne? Tak naprawdę to muszę przyznać, że wciąż jeszcze się spotykam z taką pomyłką niektórych kibiców. Wciąż jeszcze są kibice sportu żużlowego, którzy cały czas myślą, że trener Jacek Woźniak jest moim tatą. Także no, jeżeli mamy kolejną okazję, to możemy powiedzieć, że jest to zbieżność nazwisk. Rzeczywiście jakby ten żużel jakby tych woźniaków połączył, ale trener Jacek nie jest moim tatą. Mieczysław Woźniak, kiedyś w Stali Gorzów, świetny zawodnik. Tak, to dokładnie. Też by było można rodzinę woźniaków żużlową powiększyć. My sobie tutaj siedzimy na Jancarzu, słoneczko przygrzewa. To muszę zapytać, Szymon, ty czujesz się bardziej bydgoski czy bardziej gorzowski?
Tak najbardziej to się czuję tucholski. Jednak mieszkam w Bydgoszczy od wielu, wielu lat, ale w Tucholi się urodziłem, w Tucholi się wychowałem, w Tucholi stawiałem swoje pierwsze żużlowe kroki i chyba najbardziej czuję w sobie mimo wszystko tą taką borowiacką, tucholską duszę i przede wszystkim miłość do natury. Ja jestem osobą, która naprawdę uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, uwielbiam las. Lubię spędzać czas w otoczeniu właśnie zieleni, natury, ciszy, spokoju. I chyba właśnie te tucholskie korzenie, te bory tucholskie są we mnie w sercu najbardziej zakorzenione. Ale nie da się ukryć, że w Bydgoszczy mieszkam już 15 lat i to jest teraz moje miejsce do życia na ziemi. Tam jest mój dom, tam mieszka moja rodzina i z tą Bydgoszczą jestem związany, jeżeli chodzi o dom. Ale rzeczywiście Gorzów z roku na rok no ma coraz większe miejsce w moim sercu. Mimo wszystko już teraz odjeżdżam tutaj szósty sezon i to wiele przeżyłem tutaj w Gorzowie. I wiele porażek, i wiele trudnych momentów. I tak samo dużo cudownych momentów, takich, które będę wspominał do końca życia, bo no były takie sytuacje, gdzie przegraliśmy 6 pierwszych meczy, przełamaliśmy to, skończyliśmy sezon ze srebrnymi medalami. No chyba najpiękniejsza historia, która mi się przytrafiła, jeżeli chodzi o ligowe ściganie. Do tego i była walka o złoto, i walka o utrzymanie, i sukcesy walka indywidualne, bo przecież tak, pamiętam, mam przed oczami tą radość, taki prawda. Spontan, 2017 rok, indywidualny mistrz Polski, Szymon Woźniak, co tu się działo to na prawda. Tym stadionie? No Bydgoszcz bardziej mi się kojarzy, jeżeli chodzi o sport, z tym stawianiem pierwszych kroków i z takim rozwojem, ale też nie zapominajmy, że jako reprezentant Polonii zdobyłem tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski i to gdzie? Też są piękne wspomnienia, akurat też w Gorzowie. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o to świętowanie tych największych sukcesów i takich, powiedzmy, najpiękniejszych historii, które udało mi się doświadczyć, to rzeczywiście no tutaj nie da się ukryć, że z Gorzowem przeżyłem jakby najwięcej tych takich wzruszających momentów. A takie sytuacje w karierze żużlowca, w trudnej dyscyplinie sportu przychodzą, co wtedy? Mówiłeś też o trudnych, o porażkach. Jak ty sobie z tym radzisz? Co wtedy, bory tucholskie, trzeba się wyciszyć, przeanalizować, czy jeszcze inne metody? Można się tej mentalności nauczyć? Na pewno trzeba się tego nauczyć, każdy musi chyba znaleźć, myślę, taki własny sposób na samego siebie, czego w danym momencie potrzebuje, żeby sobie z problemem poradzić. Czasami to będzie dodatkowy trening, czasami to będzie wręcz przeciwnie, właśnie relaks gdzieś tam w ciszy i w otoczeniu natury, a jeszcze ktoś inny będzie potrzebował zrobić sobie grilla z kolegami i wypić sobie dwa piwka. I w tym też nie ma nic złego, dopóki każdy jakby czuje się z tym dobrze, to każdy powinien tą swoją drogą iść. Ale ja jestem na pewno osobą, która w obliczu jakichś tam niepowodzeń lubię otaczać się najbliższymi, lubię się otaczać rodziną, lubię z nimi wtedy spędzać czas i ten czas lubię dzielić właśnie na dodatkową pracę na treningach, przy sprzęcie i tym, co jest dla mnie ważne i tym problemem, który muszę w danym momencie zaleczyć. I drugą połowę dzielę właśnie na czas spędzony z najbliższymi, z tymi, którzy mi dobrze życzą i bardzo mnie wtedy wspierają. No właśnie, to nie jest nawet tajemnicą w środowisku żużlowym, w środowisku sportowym, że Szymon Woźniak jest bardzo prorodzinny. Dwie córeczki, żona Karolina, to ognisko domowe jest dla ciebie najważniejsze i podobno cię buduje, ale teraz pytam u źródła, jak to jest? Zdecydowanie tak. Ja jakby od najmłodszych lat miałem jakoś tak dziwnie sprecyzowane cele. Już jako siedmiolatek tak naprawdę nie oglądając ani jednego meczu ligowego,
żużlowego wiedziałem, że chcę być żużlowcem. Od najmłodszych lat już jak dopiero co wkraczałem, można powiedzieć, w taką jakby dojrzałość, chociaż no szybko musiałem wydorosieć, bo jako 15-latek przeprowadziłem się z Tucholi do Bydgoszczy i nie było innej opcji, jak zamieszkać samemu w budynku klubowym, żeby kontynuować karierę. Także no już jako 15-latek musiałem się usamodzielnić i zadbać o siebie, chociaż pułapek było co niemiara, a ja wtedy wiedziałem, że muszę chodzić do szkoły, muszę jeść, muszę spać, trenować i pracować przy sprzęcie, a pokus było wiele. Także szybko musiałem wydoroślić i też już szybko wiedziałem, że chciałbym mieć szybko rodzinę, że nie chcę z tym zwlekać, że nie czułem nigdy potrzeby jakiegoś spędzenia jakiejś tam szaleńczej młodości na imprezach, jakiegoś tam takiego balowania, zwiedzania świata, dokładnie tak, wydawania pieniędzy. Nie czułem kompletnie takiej potrzeby do szczęścia, wręcz przeciwnie, właśnie już jako młody chłopak zawsze marzyłem, że chcę mieć dosyć szybko dzieci, nie chcę z tym zwlekać, chcę być takim młodym tatą, żeby z tymi dziećmi jeszcze wciąż tą młodość taką spędzać, jakoś tam zazębić się, że te dzieci będą jeszcze już takie, będą wchodziły w tą młodość, a jeszcze cały czas będę młodym człowiekiem i wtedy skończę karierę, będę mógł jeszcze w takim, powiedzmy, młodym, fajnym wieku się tym dzieciom poświęcić i spędzić z nimi trochę więcej czasu i że chcę założyć rodzinę, nie chcę z tym zwlekać i od razu miałem sprecyzowane cele. Ale w tym życiu żużlowca, w ciągłym gazie, w ciągłym pędzie, w ciągłym wyścigu z czasem, no ta rodzina chyba troszeczkę jednak cierpi. Co na to Gabrysia, co Ula, no bo tata pewnie jest gościem w domu. No rzeczywiście. Masz to jakoś zorganizowane? Kurczę, nie da się tego zorganizować, no bo nie mamy maszyny do teleportowania się, nie da się oszukać kilometrów, nie da się oszukać dystansu do pokonania i nie da się oszukać czasu ani tych moich obowiązków. Także rzeczywiście w domu latem no na pewno mnie brakuje i dziewczynki teraz już są coraz starsze i coraz bardziej, można powiedzieć, jakby potrafią to okazać, że za mną tęsknią i że im smutne, że znowu tata musi wyjechać, ale są bardzo dzielne. Widzę, że starają się to zrozumieć. My też z żoną staramy im się to jak najlepiej wytłumaczyć, bo myślę, że to jest też klucz, żeby dzieciom dużo tłumaczyć. No i radzą sobie, na pewno nie jest im łatwo, żona staje na wysokości zadania i wspiera jak tylko może, ale no na pewno nie jest im lekko. Przejdźmy do tych tematów bardziej już żużlowych przed sezonem, po tych ruchach transferowych, gdy Bartek wybrał kierunek lubelski. Każdy z Was zawodników Stali mówił troszeczkę, każdy musi z nas dołożyć od siebie i będzie dobrze. I Wy tak naprawdę dokładacie od siebie, bo to, co robicie w tym sezonie, taki tercet Woźniak, Thompson, Waculik, do tego pozostali chłopacy, wynik, bym powiedział, jest ponad stan jakby. Jak wy to odbieracie w zespole? Nie patrzę na nasz wynik z perspektywy zadowolenia w obliczu, kiedy przegraliśmy 3 mecze tak naprawdę, które i tak naprawdę każdy z tych meczy, jakby nie patrzeć, był do wygrania. No może ten we Wrocławiu najmniej, ale na pewno w Toruniu zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. I na pewno tutaj z Lublinem też mogliśmy zostawić 2 punkty w Gorzowie. Nie lubię analizować przegranych z perspektywy jakiejś tam zadowolenia stylem przegranej. Porażka to porażka. Powinniśmy te mecze wygrać i co pokazuje program zawodów, wiele nam nie brakowało i byliśmy w stanie to wygrać. I nie lubię się zadowalać piękną porażką, wolę wygrywać. Wiele Wam nie brakowało, ale to może zaprocentować w rundzie rewanżowej, gdy zaczną się liczyć też punkty bonusowe i wtedy będziecie na wierzchu, załóżmy taki wariant. A
tym kluczem do sukcesu co jest? Atmosfera, dobra atmosfera w zespole, to, że się znacie, że jeździcie długo ze sobą. Co jest kluczem, pytam, zawodnika doświadczonego, że to tak zapaliło, bo przecież mecz w Toruniu 4-3, 4-7, albo ten remis w Częstochowie, no to chapeau bas, gdyby było 16 biegów, to kto wie? Ja myślę, że w Żużel aktualnie PG Ekstraliga została wyprowadzona na taki poziom sportowy, że tych kluczy do sukcesu, to nie jest jeden klucz do sukcesu, tych kluczy jest całe wiadro tak naprawdę. I no to już jest umiejętność doboru zawodników do drużyny, prezesa, trenera, praca całego sztabu, ludzi w klubie, toromistrza, nas zawodników, naszych teamów, to jak one współpracują. I to jest tak naprawdę jeden główny klucz, który tak naprawdę otwiera sejf, a w tym sejfie tych kluczy jest 100. I to wszystko, im lepiej gra, tym lepiej wygląda na torze. Wiele można by tutaj wymieniać, na co to się składa, ale przede wszystkim musimy być, mówiąc ogólnie, zgraną paczką. I nie mówię tu tylko o zawodnikach, tylko o każdej osobie, która tutaj na tym stadionie, w tym klubie pracuje, począwszy od trenera, poprzez zawodników, mechaników, sztab szkoleniowy, na prezesie i pracownikach kończąc. PG Ekstraliga, czy ten dzisiejszy Żużel nie poszedł zbyt daleko? Czy to nie jest zbyt duża gonitwa? Codziennie za wynikiem, za do tego presja, być najlepszym, wyścig technologiczny do tego, gdzie są granice? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że wręcz przeciwnie. Jeżeli mamy produkt, który jest fajny, co potwierdza frekwencja na stadionach, co potwierdza oglądalność w telewizji, atrakcyjność tego naszego produktu też potwierdza kontrakt, który PG Ekstraliga podpisuje z telewizją. Sponsorzy, którzy coraz liczniej i powiedzmy coraz bardziej takie klasowe marki zaczynają się interesować naszym sportem, to potwierdza, że marketingowo, wizerunkowo i widowiskowo idziemy w dobrym kierunku, ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że dyscyplina ma jakieś swoje mankamenty i na pewno są elementy, które wolałbym, żeby były zorganizowane inaczej, to patrząc na to wszystko ogólnie, z góry, nie mam wątpliwości, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i powinniśmy być dumni, że jako Polacy potrafiliśmy stworzyć produkt, powiedzmy w Europie, może na miarę ligi NBA czy NHL, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. I idźmy w tym kierunku, bo mamy coś, co robimy jako Polacy dobrze, robimy to bardzo dobrze, albo można nawet rzec najlepiej na świecie. Wykorzystujmy to. Wiadomo, że nie możemy też patrzeć tylko na swój koniec nosa i zamykać się tutaj we własnym gronie, bo jednak no, ta Polska musi troszeczkę wziąć odpowiedzialności za całą dyscyplinę, oczywiście z umiarem, bo jeżeli jesteśmy w czymś dobrzy, to po prostu bądźmy, a nie zapędzajmy się z tym ratowaniem żużlowego świata, ale bądźmy z tego dumni, róbmy to rozsądnie, ale róbmy to dalej w tym kierunku. Czyli dzisiaj nie jest tak, że Szymonowi Woźniakowi zdarza się, że śnią mu się po nocach dysze, zapłony, zębatki, nie ma czegoś takiego, czy jednak może? Na szczęście śpię dobrze, coś tam mi się śni, ale nigdy nie pamiętam co. Ja jestem osobą bardzo pragmatyczną i skupiam się raczej na swojej pracy, a sny to jest jakaś tam rzecz dodatkowa, niepotrzebna, która, jak ja to mówię, niepotrzebnie zabiera pamięć RAM w głowie. Ja tą pamięć RAM w głowie staram się oszczędzać i wykorzystywać jak najlepiej potrafię do tego, czego potrzebuję. I bardzo dobrze. Przed każdą z naszych rozmów, które ukazują się na YouTubie w magazynie Żużel, nieraz pytam kibiców, sugerując, że będzie spotkanie z Szymonem Woźniakiem, może macie jakieś pytanie. Różne się pojawiają, ale jedno szczególnie, chyba 5 czy 6 razy się
powtórzyło. Szymon Woźniak, startując 15 lat na żużlu, czy dorobił się jakiegoś swojego pseudonimu, ksywki, a może wśród kolegów jest jakoś specyficznie nazywany? Jak to jest od środka, Szymek? No nie, przyznam szczerze, że nie dorobiłem się żadnego pseudonimu. Nie wiem, może jestem za mało kontrowersyjny, za mało robię jakichś dziwnych rzeczy. Nie mam żadnego pseudonimu, ani oficjalnie, nieoficjalnie również we własnym gronie też. A jak to było kiedyś w szkole na przykład? Też nie miałem pseudonimu, nie. Nigdy jakoś tam nic się do mnie nigdy nie przykleiło. Przez chwilę jakaś tam grupa kolegów do mnie mówiła Wozik, ale nie przylgnęło to do tego stopnia, żeby zostało ze mną do dnia dzisiejszego. Za bardzo sympatyczny, za bardzo uprzejmy, fajny człowiek na co dzień, także zostaje tak jak zostaje. Szymon Woźniak jest naszym Szymkiem. Pozwolicie Państwo, że teraz tylko tak już zbliżając się do końca rozmowy, takie małe lokowanie produktu. Szymon, to jest kawa dla Ciebie od partnera naszego programu, prosto z Kolumbii, Kofeina. Z Kolumbii, to może lepiej, żebym przed meczem nie pił, czy... Jest bezpieczna, tak? Na Waszą odpowiedzialność. Tak jest. A że kawkę lubię, na pewno spróbuję. Ciekawa, z Kolumbii chyba jeszcze kawki nie piłem. Więc musieliśmy się spotkać, żebyś spróbował teraz kofeiny. Bardzo tak dziękuję. Się nazywa. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, tutaj na naszym stole, na Jancarzu, koszulki żużlowe. Więcej szczegółów o tych koszulkach znajdziecie w naszym sklepie. No, są różne. Luknijcie na naszą stronę internetową. Tam znajdziecie wiele innych ciekawych rzeczy, takich typowo żużlowych gadżetów. A ja, drodzy Państwo, już będę dziękował tu naszemu rozmówcy za spotkanie w tym pięknym tutaj anturażu, no bo wiem, że już pakujecie się i kierunek Szwecja za chwilę. No dokładnie. Przed chwilą dopiero co wróciliśmy z Krosna nad ranem. Chłopacy teraz myją sprzęt, pakujemy się i jedziemy do Świnoujścia na prom do Szwecji, także żużlowa karuzela kręci się dalej. No to chyba kibice by mi nie wybaczyli, jeżeli tutaj padło hasło Krosno, gorący temat krośnieński, to tak jeszcze w dwóch, trzech zdaniach. Krosno i to, co tam się wydarzyło po 9 wyścigach, 26-28, odczucia uczestnika tych zawodów, nie wiem, czy to tak można nazwać. Myślę, że nie chcę tutaj wychodzić w żaden sposób poza to, co powiedziałem na gorąco w midzonie. Wolałbym odjechać 15 ładnych wyścigów i gdybyśmy wtedy ten mecz wygrali, to na pewno byśmy się z tego bardziej cieszyli, aniżeli to się odbyło wczoraj. Myślę, że fajnie by było się spotkać właśnie w innym terminie, na bezpiecznie przygotowanym torze, pojechać fajne zawody, pokazać krośnieńskim kibicom, którzy są tak spragnieni tego ekstraligowego żużla, ściganie na ekstraligowym poziomie. Niestety to nam się nie udało, tor był niebezpieczny i tutaj nie boję się tego powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Szkoda, że to się tak potoczyło, ale to już jakby nie mi oceniać, kto zawiódł, kto popełnił błąd i co nie zagrało w tej organizacji. Ja mogę się z pozycji zawodnika wypowiedzieć, że wolałbym odjechać ten mecz w innym terminie na bezpiecznym torze. 15 wyścigów i w ten sposób chciałbym rozstrzygnąć tą konfrontację, komu należały się te dwa punkty. Ale nie da się ukryć, zapisaliśmy dwa punkty do tabeli, wiadomo, że to było bardzo ważne spotkanie i cóż, jedziemy dalej. Żeby było bardziej optymistycznie, rozmowę rozpoczęliśmy od tematu dzikiej karty na turniej Speedway Grand Prix 24 czerwca w Gorzowie i tym tematem kończymy. Ja bardzo bym sobie życzył spotkać Cię 24 tutaj wśród uczestników. Może były jakieś już zapytania ze strony organizatora, czy byłbyś gotów podnieść tą dziką kartę? To znaczy, myślę, że jeżeli ma Pan na myśli organizator, czyli klub EWD Stal Gorzów, to oni nie musieli mnie pytać, bo wiedzą, jakie mam podejście do tych spraw i wiadomo, że jeżeli tylko taka okazja się pojawi, to nie będę się zastanawiał ani pół sekundy, bo po to się jeździ na żużlu, żeby się mierzyć z najlepszymi, a jeżeli
wszyscy stwierdzą, że ta moja aktualna dyspozycja pozwala na to, żeby tutaj w tej rundzie zamieszać, to ja jestem gotowy. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Szymon Woźniak, e-boot Stal Gorzów był dzisiaj naszym gościem, a my gościliśmy na Jancarzu w Gorzowie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, pozdrawiam.